Jesteśmy po wizycie kontrolnej u pana Grzegorza, u którego 2 tygodnie temu przeprowadzaliśmy zabieg wszczepienia implantów metodą All-on-4. Na życzenie pana Grzegorza zabieg wykonywany był w narkozie. Podczas narkozy wszczepiliśmy panu 4 implanty w żuchwie oraz 4 implanty w szczęce, na których to implantach oparliśmy panu tymczasowe zęby. Bardzo często zabiegi pełnej rekonstrukcji uzębienia trwają kilka godzin. Narkoza pozwala pacjentowi przetrwać ten czas w zupełnej nieświadomości i obudzić się z poczuciem, że cały zabieg trwał bardzo krótko. Pacjent jest bardzo zadowolony i zaskoczony tym, że całe obciążenie odbyło się bez narkozy. Pacjenci po zabiegu All-on-4 chwalą sobie to, że bardzo szybko mogą wrócić do codziennych aktywności z dużo większym komfortem niż było to przed zabiegiem. Po prostu czuję się coraz lepiej, można powiedzieć, że czułem się od razu dobrze, już powiedzmy, będąc po 2 dniach w domu. Mile jestem zaskoczony z tego, co po prostu, co teraz, jak się czuję i z tych zębów nowych. Zastanawiam się na narkozy, dlatego że pierwsze bałem się, że to będzie bardzo długo trwało, bałem się bólu, bałem się znieczulenia, bo które wcześniej z zębami już przeszły, miałem problemy, można powiedzieć, już od 20 roku życia. Po prostu chciałem to zrobić szybko i dobrze, żeby to po prostu jak najmniej mnie to kosztowało czasu, cierpienia, a żebym miał to po prostu z głowy. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób można zrekonstruować Twoje braki zębowe oraz jakie są koszty takiego leczenia, umów się na rozmowę z naszym opiekunem pacjenta. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie implantystomatologiczne.pl, na którą serdecznie Cię zapraszam.